tego, aby podobać się Bogu w ukryciu. U nas jest taki na osiedlu zakaz, żeby nie podjeżdżać samochodem pod blok. Natomiast z uwagi na to, że jest to zakaz, taki znak kupiony w mrówce, więc ja go łamię i podjeżdżam cały czas pod okna, żebym nie musiała targać zakupów. I mam taką sąsiadkę, która ma dwa małe pieski. Nigdy nie była dla mnie nieprzyjemna. Mam z nią fajną relację, w ogóle też wierzę, że ona nas ogląda. I kiedy wysiadłam z samochodu, to ona na mnie podniosła głos. Powiedziała do mnie: nie przejedź mi psów! A ja wysiadłam i mówię: nie bój się, nie przejadę ci psów. I następnego dnia, kiedy wracałam z siłowni i wysiadłam z samochodu, ona do mnie podeszła i szła do mnie już złamana. Miała łzy w oczach. To jest niezbawiony człowiek. I mówi do mnie: nie mogłam spać całą noc. Ja mówię: co się stało? Nie chciałam cię obrazić. Ja mówię: ale czym? Podniosłam na ciebie wczoraj głos. Ja mówię: ja się nie gniewam. Mówię: a jak ty się czujesz? Jest mi źle. Przepraszam cię. Podobając się Bogu w ukryciu, będziesz zdobywał wartość. Ktokolwiek chciał dotknąć twojego życia, to tak, jakby dotknął źrenicy.